Ekonomia, kapitał, gospodarka. 82% grających na Forexie dołożyło w zeszłym roku do interesu. Ale proszę wytłumaczyć, proszę wytłumaczyć tym, którzy nie inwestują za pośrednictwem Forexu, o co chodzi. To jest, jest taka platforma internetowa, za pośrednictwem której można zawierać transakcje walutowe na przykład. Tak, granie na różnicach kursów walutowych, z grubsza rzecz biorąc. I to ja się pytam, czy nie lepiej w Totka wobec tego? Przecież to jest, jeżeli 82%... Nie, to znaczy 18% na Forexie zarabia i założy się, że to jest jednak większy odsetek niż odsetek wśród grających w Totka. No za tym losowanie jest częstsze niż raz dziennie. Ale też i wygrana w Totka, jak się trafi szóstkę, jest o wiele wyższa niż to, co można uciłać na Forexie. Zależy, ile się chyba zainwestowało. Jestem ciekaw, procent inwestorów giełdowych, tych ciułaczy indywidualnych, zyskuje. Dla mnie jest to zdumiewające, że ciągle są... Taki inwestorów. Ja mówię o takim, przepraszam, no nie chcę... Gra na Forexie jest to zabawa szalenie wyspecjalizowana dla ludzi z olbrzymią wiedzą i wyczuciem. I bardzo mocnymi nerwami. No właśnie, i ciągle jest tłum te 80% intuicją ludzi, dużą, prawda? Którzy topią w to swoje pieniądze, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest zabawa nie dla nich. Ja właśnie, mówiąc o spekulantach, mam na myśli tego typu zabawę, nawet mam na myśli day traderów tak zwane, czyli ludzi, którzy... Ale ludzie mają wolność, mogą robić co chcą ze swoimi pieniędzmi. I własne pieniądze kupują za godzinę, sprzedają, więc trudno to nazwać inwestycją, ja się prawda? Tylko dziwię, jeden kupuje meble, drugi samochody, inny kupuje totolotka, inny gra na Forexie. Ja tylko w kwestii formalnej, bo tutaj jest zawsze dyskusja. Chyba na emeryturze świetne zajęcie. Dla mnie na przykład idealne zajęcie na emeryturę. Jak stracić wszystko. I pójść do dzieci. Boimy się o twoją emeryturę. Ale on za to nie zabiera emerytury. Może nie przyznawać Tadeuszowi emerytury, skoro i tak jest gotowy ją stracić.